Miłość i moc, miłość i moc, miłość i moc. Mam ogromną przyjemność zaprosić Ciebie i siebie na drugą część Totalnej Obfitości. Szkolenia, które wyjaśnia magię bogactwa w dzisiejszych czasach. Oto co potrzebujesz zrobić. Potrzebujesz połączyć się ze sobą i poczuć, czy dajesz sobie pozwolenie na bycie osobą bogatą. Czy masz pomysł na swój dostatek, czy uważasz, że wykorzystasz go w dobry sposób. Jeżeli tutaj nie masz odpowiedzi bądź masz wątpliwości, szkolenie numer 1 jest dla Ciebie. Tam poruszyliśmy temat i nie tylko poruszyliśmy temat, a rozwaliliśmy w pył temat biedy. Tam, w szkoleniu numer 1, dowiedzieliśmy się, co zazwyczaj blokuje ludzi, którzy powinni mieć pieniądze, a jakoś dziwnym trafem nie mają. Nawet niekiedy wbrew własnym ustawieniom astrologicznym. W pierwszej części dowiedzieliśmy się, jak inwestować fizyczne pieniądze, natomiast w drugiej części, uwaga, już od 30 kwietnia, dostępna w Wodzie Świata, wtedy mamy premierę, wtedy zapraszam wszystkich czyniących, którzy chcą połączyć się w działaniu, którzy chcą własny ołtarz połączyć z moim i którzy pragną w ten sposób, w tym ważnym czasie dla Ziemi, połączyć właśnie swoją moc, właśnie z moją mocą i z mocą każdego, kto pragnie ten świat unieść w stronę światła. Kochani, już 30 dowiecie się, co to jest NFT, czyli co to są unikatowe tokeny, które można sprzedawać w internecie. Świat wirtualny doczekał się wirtualnych walut i wirtualnego rynku sztuki. Z racji tego, iż wcześniej nie rozumiałam tematu, postanowiliśmy wejść w praktykę i już po niedzieli będę miała dla Was pełne informacje dotyczące tego, jak to działa w praktyce, jaka jest reakcja ludzi na to, jak takie coś można w ogóle dedykować i jak do takich walut podejść. Jak wiecie, uczymy całym życiem, praktyka jest niesamowicie ważną częścią, bez tego nie mogłabym na Was emanować sukcesem tego, czego uczę. Dlatego też, kochani, pierwsze tokeny uruchomiliśmy, czekamy, obserwujemy, zaś już na szkoleniu dowiecie się, co to są NTF, czyli Non-Fungible Tokens i co to jest dokładnie waluta nowego czasu. Oto czas, który artystami wznosi się z niebytu, ze zwykłości, z ograniczeń w stronę, w której jeszcze nigdy wcześniej ludzi nie było. Każdy chce zawierać coś unikatowego. Każdemu jest teraz ważne, żeby coś posiadać, żeby być w coś ucenionym, w coś bogatym. I uwaga, to wcale niekoniecznie muszą być fizyczne pieniądze. W tej części szkolenia dowiecie się, jak inwestować wszystkie pieniądze z transakcji przelewowych, z transakcji internetowych, na co one mogą zostać zadedykowane, w jaki sposób mogą się zwrócić, kiedy to zrobicie, przez jakie znaki i symbole to zrobić by było na pewno. No i oczywiście podczas rytuału będzie praktyka. Przygotujcie się również, jeżeli macie ochotę na zajęcia plastyczne, na stworzenie własnego blessboxa, czyli skrzynki, w której trzymać będziecie swój zakres bogactwa fizyczny, czyli pieniądze, biżuterię, zaklęcia, to, czemu chcecie dać dom w swoim domu i będzie to Wasz taki mały ołtarz obfitości. To ważne, ponieważ dowiecie się, jakie formuły, jakie symbole i jakie znaki tym razem będziecie mieli oczywiście w formie tekstowej, w formie PDF-a. Dowiecie się, z jakich symboli korzystać, ażeby pomnażać te pieniądze, które już mamy. Oprócz tego, kochani, tutaj mam notatki, jest tego całkiem sporo, będzie film, który wyjaśnia kwestie aniołowi versus pieniądze i tym samym, który odpowie na pytania, dlaczego zdaniem niektórych Bóg nie reaguje na biedę na świecie. Następnie dowiecie się, w jaki sposób jazdę autem i inne prędkości życia zadedykować i jak z nimi pracować, by wspierały Wasz ruch finansowy, Wasz przepływ gotówki i wszystkie prędkości powrotów do Was. No i oczywiście będziemy nadal uczyli się mieć. Tym razem poruszę również takie tematy jak giełda, jak loteria i jak pieniądze, które są trudne, takie jak, no, na przykład potrzebujecie je przekonwertować z ulicznych w ekonomicznie uzasadnione.
Tutaj dowiecie się, jak pracować z magią, przez które cykle transmutacyjne i jak legalizować zarobki, jeżeli macie ochotę wpuszczać je do zbiorowej puli, czyli w obieg społeczny, oczywiście z dobrą intencją. Kochani, będzie sporo o kryptowalutach. Tutaj mamy już swoje testy za sobą. Jak wiecie, bardzo mi zależy, by zrozumieć to, o czym do Was rozmawiam, więc sama również wchodzę w praktykę tego, czego się dowiadujecie na zajęciach, więc z dumą mogę powiedzieć, iż mogę się wypowiedzieć na temat kryptowalut. Tym razem czekam również na Wasze bardzo precyzyjne pytania, ponieważ część trzecia, na którą będą zaproszone wszystkie osoby biorące udział w pierwszej i w drugiej części, będzie złożona tylko i wyłącznie z Waszych pytań. No i oczywiście z odpowiedzi wszechświata na te pytania. Ja jestem tylko przewodnikiem. Tak się składa, że o dość przyjemnym głosie. Co będzie jeszcze? Co będzie jeszcze? Zaklęcia, ale to dostaniecie oczywiście na swoją akademię w formie pisemnej. Będzie jeszcze o cenach, wartościach i przelicznikach, czyli dlaczego niektóre osoby zawsze czują się niedowartościowane w pracy, a inne wręcz przeciwnie, niezależnie czy zarabiają mało, czy dużo, są zmotywowane. Będziemy wiedzieli również, co to jest odpowiedzialność bycia bogatym. Już teraz, zwłaszcza, że księżyc kulminuje i powoli właśnie idzie do dopełnienia w pełni w domu Skorpiona, zastanówcie się nad intencjami. Już teraz zadanie domowe przedzajęciowe, kto bogatemu zabroni, takie zadanie, więc wykonajcie je skrupulatnie. Polega ono na tym, żebyście mieli wizję osób, uwaga, niekoniecznie nawet siebie, ale osób, które Waszym zdaniem mają klasę w bogactwie, które inspirują Was do tego, by coraz więcej tych pieniędzy w swoim życiu mieć i by tutaj w tej skali również rosnąć. Zwróćcie uwagę na to, czy macie tutaj jakieś autorytety, jakieś osoby, które Was inspirują, jakichś mistrzów. Co zrobilibyście nagle powiększeni o 1 000 000 złotych, bądź o 1 000 000 dolarów, bądź w jakiejkolwiek innej walucie? Oczywiście, kochani, będzie o okresie przejściowym tego czasu, w którym jesteśmy, czyli jak znaleźć formy zarobku, których nie było nigdy wcześniej, nie będzie nigdy później, a teraz mogą dać szansę na zdobycie środków, na wszystko, czego potrzebujemy. Kochani, czas transformacji, oprócz tego, że jest bardzo niestabilny, przynosi również bardzo wiele szybkich szans. Jeżeli będziemy w stanie z nich skorzystać, nie będzie to dla nas czas trudny, będzie to dla nas czas fascynujący, wręcz adrenalinowo fascynujący. Tutaj dowiemy się jeszcze, że zarabianie jako sport może się sprawdzić o wiele bardziej niż jako nagroda lub kara. Jeżeli więc jesteście w bardzo silnych kodach programów, które dają Wam zawsze przykrość albo rodzaj zmęczenia, rodzaj smutku, kiedy pojawia się konieczność pracy, to nie przegapcie tego wideo, bo w tej części zajęć będzie o tym, jak w sobie to oczyścić, jak w sobie to właściwie do samej pierwotnej definicji pracy i tego, co ona wnosi w swoim życiu, umyć. Niestety bardzo często ludzie są skażeni wizją rodziców nieszczęśliwych w pracy i generalnie rzecz biorąc, dorosłość jest dziedziczona wraz ze strudzoną miną i z siedzeniem na kanapie, bo człowiek jest wyczerpany. Kochani, jesteśmy po to, żeby przełamać te negatywne archetypy. Dlatego my, dlatego tacy silni i dlatego uzbrojeni w magię, ażeby się udało. Tym razem przygotujcie się na pracę z Archaniołem Gabrielem, żeby wszystko zrozumieć, żeby ta komunikacja również i nam poszła płynnie, gdy będziemy to tłumaczyć z aniołowego na człowiekowy. Jeżeli tylko chcecie zainspirować innych, oczywiście zróbcie to. No i oczywiście w energiach Archanioła Michaela. Jest to ważne, bo gdy tylko ktoś zdobywa pieniądze albo władzę, często ci, którzy zazwyczaj lubią kumulować te wartości, mają te osoby albo te organizacje na radarze. Osoby nie czują się bezpieczne pieniędzmi, czują się często pieniędzmi zagrożone. Dlatego też dowiemy się,
jak pracować z tym podejściem. Kochani, regularnie czytam Wasze pytania. Część trzecia już powstaje. Mamy kilka wideo w przygotowaniu. Tymczasem część druga wyjaśni Wam również, z jakimi ziołami, z jakimi kolorami i z jakimi częstotliwościami pracować, żeby ta magia finansowa, która w Waszym życiu na pewno była do tej pory dosyć trudnym wyzwaniem, była po prostu kolejną wspaniałą, harmonijną magią życia. Niech wszystko to, co jest w Was piękne, może rozkwitnąć w świecie i niech rozkwitnie. Nauczymy się tego od wiosny, nauczymy się tego od siebie i nauczymy się tego, uwaga, od feniksowych energii odrodzenia i życia. Kochani, jeżeli możecie, miejcie przy sobie świecę i wodę z pełni. Miłości moc, miłości moc, miłości moc. Spotkajmy się po aktywnej stronie granicy działania i uwaga, przygotujcie się, że tego dnia znikną wszystkie limity, które system usiłował Wam wmawiać, wtłaczać w głowę i właściwie każdego dnia wmuszać każdym jednym zmysłem. Bądźcie gotowi na to, że to, co myśleliście do tej pory o finansach, o pieniądzach, nagle rozpuści się, tak jak rozpuszcza się iluzję. I zobaczycie czystą prawdę obfitości. Jeżeli będziecie chcieli, ażeby do Was przypłynęła pieniędzmi, okej, otrzymacie ją tą drogą. Jeżeli będziecie chcieli, ażeby przypłynęła do Was jako wspaniały, obfity dom, cudowny ogród, obfitość przyjaciół, również. Pamiętajcie, w magii pracujemy na wyższych wartościach, które materializują się tymi drogami, które w czystości serca, zgodnie z najwyższym źródłem, im wskażemy. Dlatego też pamiętaj, cokolwiek robisz dla siebie, rób dobro. Bo Tobą w świecie dzieje się to dobro tak, jak sięgasz. W każdej jednej osobie, która ma choćby jedno Twoje dzień dobry w sobie, to dobro będzie lśnić i błyszczeć, inspirować innych, roztaczać się i świecić. Robisz to dla siebie? Robisz to dla świata? Robisz to dla Ziemi? Kochani, bycie biednym to grzech. Oto w świecie, w którym jest tak dużo wszystkiego, jest wszystko. My, ludzie, daliśmy sobie wmówić wiele niewolnictw. I teraz naszym zrozumieniem, naszą decyzją i naszą odpowiedzialnością one znikają. Kochani, tak oto ważne zadanie przed nami. Uczyńmy świat bogatym. Wprowadźmy obfitość w swoje DNA i wszędzie tam, gdzie jesteśmy, dostatek, urodzaj, dobro, sprzyjanie Boga i sprzyjanie Ziemi. Po to jesteśmy. Nie w szkoleniu wezmą udział tylko czyste dusze, które powiększone o to dobro i o każde pieniądze świata i każdy dobrobyt świata, które są gotowe z odpowiedzialnością przywołać, uczynią dobro. Tak oto moja intencja. Miłości moc, miłości moc, miłości moc. Mam nadzieję, że Ty i ja połączymy moc w miłości, żeby to się stało. Abrakadabra!